wami wszystkimi. Gdzie jesteś? Pyta Bóg Adama w raju. To pytanie brzmi nieustannie w naszych sumieniach. Dzisiaj, w tym momencie, w każdej chwili życia słyszymy głos Boga, który nas szuka. Gdzie jesteś, człowieku? Jak daleko zaprowadziły cię twoje wybory? Ewangelia przynosi różne odpowiedzi. Są tacy, którzy dobro nazywają złem, odrzucając głos Ducha Świętego. Są też ci, których Jezus nazywa swoją rodziną. To ci, którzy wypełniają słowo i słowem żyją. Gdzie ja jestem? Czy tam, gdzie chciałbym być? Czy tam, gdzie mnie woła Bóg? Czy możemy dziś powtórzyć za świętym Pawłem: my także wierzymy i dlatego modlimy się przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także tym, którzy tak nagle odeszli od nas w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Dlatego dziś w Archikatedrze Warszawskiej chcemy sprawować najświętszą ofiarę za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Modlimy się za świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawicieli najważniejszych instytucji życia narodu, duchownych, przedstawicieli różnych stowarzyszeń oraz załogę samolotu. Ale także naszą modlitwą chcemy otoczyć również tych naszych bliźnich, których tak bardzo osobiście dotknął dramat smoleński. Pamiętamy i o naszej ojczyźnie, gdyż obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, aby była domem dla wszystkich rodaków. Witam bardzo serdecznie rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam przedstawicieli władz państwowych czy parlamentarzystów. Witam wszystkich przedstawicieli naszych władz na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Witam panów ministrów, witam naszych przyjaciół górników ze Śląska, z kopalni Mysłowice Wesołe. Witam poczty sztandarowe, Archikonfraternii Literackiej z Warszawy, Komitetu Katyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód, błogosławionego Władysława Zgilniowa, Warszawa Ursynów, Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu, Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym. A nasze uroczystości transmitują już tradycyjnie, można powiedzieć, Telewizja Trwam, Radio Maryja, Telewizja Republika, a także Telewizja Polska, TVP Info oraz Polskie Radio. Witam naszych artystów, którzy udzielają nam swojego talentu i razem z nami się modlą: pana Piotra Rakonia, mistrza organów, panią Katarzynę Łaniewską, aktorkę. Bardzo serdecznie witam duchowieństwo, kapłanów. Szczególnie pragnę powitać księdza prałata Zbigniewa Zembrzuskiego, dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej, który dzisiaj wygłosi homilię. Witam was, moi kochani, że tak wiernie gromadzicie się każdego 10 w Katedrze Warszawskiej, mieszkańców stolicy i z pozostałych miejscowości w Polsce, a także z zagranicy. Księże prałacie, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie.
uznajmy przed Bogiem grzechy i zaniedbania nasze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że warto przeżyć się, gdyż są mowa o wszystkim zaniedbaniu. Moja bardzo piękna, wszędzie błaga najświętszą Marię zawsze niebieską, wszystkich aniołów przyjęli i Was, bracia i siostry, o modlitwach za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Rodzaju. Gdy Adam zmożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego
i zapytał go, gdzie jesteś? Czy mam adres do lasu? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pięty. Oto Słowo Boże. Samego ducha wiary,
według którego napisano. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy. Gdzie on dlatego mówił, wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. I zostawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to powiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczy je nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija. To zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. No, ale tu się to nie zafajnie jest. Ale mnie jedna rzecz zastanawia. Bo coś mi tu nie pasuje. Słowa Ewangelii według świętego Marka. 05.03 to który to był miesiąc? Tego roku. No. Jezus. To tu pisze przyszedł mi, że z uczniami tego swoimi roku do domu. Było płacone 20 zł za zbierać, a ja nie płaciłem. Także nawet posilić się nie mogli. Było opłacone. Gdy to posłyszeli jego wszyscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. I ono bowiem odszedł od zmysłu. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Beelzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zgłosił przeciw Duchowi Świętemu, trzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówię bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przypomnieć. Ja wiem, że ty nie masz czasu. A tu ludzie siedzieli obok niego, gdy mu powiedzieli:
oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. A tutaj, Jezus. A tutaj jest kwota do zapłaty 2500 złotych. I którzy są moimi braćmi? A z tego moja matka i moje bracia. 6000 co? No to już mi tak. Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i karę. No karę. A, przyszła mi karta banknetu. Tą kartę mi kwituje też. To dostaję do kota. Zostaw, to będę mi studiować. Nie, połamię się. Tak. Ale niech będzie, ale nie czynna jest. Konto jest czynne. Konto jest czynne cały czas. A jakieś przyszło mi jakieś karty kolędowe. Płyty. Drodzy, pewne bliscy jakieś kolędy mi przyszły. Którzy tragicznie zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Smoleńska. Szanowni przedstawiciele parlamentu i samorządów, umiłowani siostry i bracia, zgromadzeni przy ołtarzu Jezusa tutaj, w naszej bazylice archikatedralnej oraz łączący się z nami za pośrednictwem mediów. Nawet 50 złotych nie ma. Nie rozumieli Jezusa bliscy. Bo jak można zrozumieć człowieka, który jest tak pochłonięty pracą, że nie ma czasu na jedzenie. Słuchaj, nie słuchajcie, bo... Ja wiem, co ja mówię. Nie rozumiem Jezusa wrogów, którzy podejrzewali to, że Jego czyni rzeczy wielkie mocą diabelską. Na komisarz może stawić nie rozumieli nawet najbliżsi. No to niech oni mu płacą. Matka i krewni. Nie muszą. Mieli nadzieję, że Jezus oderwie się od swojej pracy, aby spotkać się z nim. Gdzie matkę uderzył i bardzo dobrze. Jak mamy rozumieć odpowiedź Jezusa? A babcię przerzucił. Ten, kto pełni wolę Ojca mego, jest mi bratem, siostrą i matką? Węzły krwi nie są najważniejsze. A ja jeszcze czekam na kopię... Posłuszeństwo woli Bożej tworzy rodzinę Chrystusa i jest owocem pełnego miłości. A te faktury to ja wyrzucę. No nie wezmą na razie. A po co? Ja Jezus, nie wiem. Wyrzucę. Poczekaj, ja będę się mściła. Postaw. Luźnierstw ze strony przeciwnika. To nic nie da. Zachować się. A resztę fachy dostawiłem u Pawła. Zobaczymy, co jeszcze można. Ale jeszcze są u Pawła są faktury do dozwolenia. Skarcić. Skromić. Ale on nawiązuje z nimi rozmowę, przedstawia swoje racje, przytacza argumenty i dopiero w konkluzji wypowiada surowe słowa ostrzeżenia. Żyjemy w czasach dialogu, czyli rozmowy, jaką powinien prowadzić człowiek z człowiekiem. Na 4000 dialogu domagają się wszystkie przestrzenia życia każdego człowieka. Jest to trudny dialog. Pięknie. Proszę do sądu mi podać wybaczyć. Ale to w minionych dniach, podczas spotkania obecnego wśród nas to samo. Pana premiera rządu w jednym z miast Polski ktoś wstaje. Dlaczego pan kłamie? To tak jakby teraz ktoś z nas wstał i powiedział. Nie będzie mieszkał u matki. Będzie. Dlaczego? Nie będzie. On wybrał się do mnie. Bo ja dzisiaj wystawiam w Moskwie, wyzwałem od różnych. Że trzeba się odwołać w każdym dialogu. Aha, cześć. To prawdy. A Paweł uderzył ją i bardzo dobrze i tak. Spokojnie. Dobra, nie przesyłaj. Pokazałem się bankowe dzisiaj. Jeszcze raz. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne było, jest i prawdopodobnie będzie. Jeszcze czekam na niego, żeby miał prowizję na pożyczkę. Jeszcze czekam na niego.
Takie jest nasze powołanie jako chrześcijan. Nie. Jako osób wierzących. Nieważne. Takie jest nasze zadanie jako rodziców, wychowawców, tylko się pytam, przywódców, on tylko, on tylko, wszystkim, którzy chcemy służyć innym ludziom. Jutro będzie wszystko okej. To nie może być łatwe. To nie jest łatwy dialog. Bo jak może spokojnie, a niestety ja nie tak nie jest, że po raz kolejny grzecznie, jutro. Z troską, pełną empatią, mówi matka, ojciec do dziecka. Bo jeśli musi wziąć swoją rentę, którą matkę chce mu zdobyć. Po raz kolejny proszę że mu rentę chce taki jest zdobyć. Dialog. I tylko co ten kolejna? Dialog i taka postawa prowadzi do konstruktywnych rozwiązań. Dialog, rozmowa, o której słyszymy dzisiaj z Ewangelii leży u podstaw religii objawionej. Objawienie Boże zostało nam dane w duchu i w formie dialogu. Inicjatywa tego dialogu należy do Boga. Bóg nas wzywa, ale człowiek nie jest zdolny odpowiedzieć własnymi siłami na to wezwanie. Bóg daje nam odpowiednie światło i siły, byśmy mogli zrozumieć Jego wezwanie i dać na nie odpowiedź. Niemniej, jako ludzie wolni, możemy zajmować różną postawę wobec tego wezwania. Możemy słuchać uważnie tego, co Bóg do nas mówi. Możemy nie słuchać lub udawać, że nie słyszymy, a nawet faktycznie możemy nie słyszeć. Pisałem gdzieś, że mam spotkanie. Pisałem, że mam spotkanie jeszcze głosom, dzisiaj. Możemy Bogu odpowiedzieć. Pisałem, że spotkanie mam tak? Jeszcze dzisiaj. Ja nie mówię o spotkaniu dzisiejszym, że mam jeszcze. Pyta z troską każdą i każdego z nas. Pyta dzisiaj. Gdzie jesteś? Któż ci powiedział, że jesteś nad? Dlaczego to uczyniłaś? Któż jest moją matką i którzy są braćmi? Jeżeli ożywia nas dobra wola, zawsze usłyszymy, co Bóg do nas mówi w naszym sumieniu. Odpowiadamy Bogu całym swoim życiem. Pana, może się tak zdarzyć, że dialog zainicjowany przez Boga będzie przez nas podjęty albo spotykać się będzie z ciągłym zaprzeczaniem i wtedy może dojść nawet do grzechu przeciw Bogowi świata. Przecież ostrzega nas. To nie ma problemu, w tym jest. Ale poczekaj, Paweł. Bo ja widziałem w tym widziałem modlimy się w intencji ojczyzny, szczególnie w intencji wszystkich, którzy dla jej wolności i rozwoju dali z siebie najcenniejszy dar, swoje życie. Ojczyzna, to nasza trudna, często bolesna i tragiczna, ale wspaniała, godna najwyższego szacunku i pamięci przeszłość. Wielka historia pokoleń naszych przodków. Ojczyzna, nie ma, nasza nie ma, teraźniejszość, nie ma, nasze bieżące życie, praca, modlitwa, nasze polskie ciśnienie. Tylko, że ja właśnie tego to muszę rozwijać. Współodpowiedzialność za Polskę teraz nie tylko w małej wybranej grupie w jednej partii. Lecz, ja mogę nic nie myśleć, każdy człowiek, który przebywa przyjaźnie i życzliwie pośród nas. Przecież on jest psychiczny, to tylko nie że jesteśmy w duchu Ewangelii odpowiedzialni, to ojczyzna musi podlegać naszej myśli, naszej decyzji, naszym tęsknotom. Tylko ją uderzy.
No bo jak się pakować, to znaczy, że on buntuje, że źle robi, że ona jeszcze cię pogoni. Nie, bo kazałem, że spokojnie się wyprowadził od niej. A ona nim rządzi. Na pełnej troski i mądrej kontroli. I po co to robiłeś? I ona się zdenerwowała i będzie na ciebie zła. Już nie jest. Się nie doradza i nie gada. Jak coś doradzasz, to tak, żeby ona nie wiedziała. Ona wiedziała i to słyszała i będzie na ciebie. Ona litera ma na oczach. Trzeba nieustannie ufać, słuchać, cierpliwie czekać, przebaczać, a nade wszystko wierzyć. Ojczyzna to przestrzeń naszej przyszłości. Nasza praca dzisiaj będzie owocowała w pokoleniach, które przyjdą po nas. W tym kontekście prorocze i tym samym bardzo aktualne są słowa modlitwy za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Proszę wszystkich o powstanie. Słowami księdza Piotra Skargi modlmy się. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź nas szeroką i głęboką miłość ku braciom najbliższej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Gazowana woda, a Chrystus. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Kto jest wart? I to masz go? Nie, dlatego, że go mama by się szczeliła. I tak idzie o mój studenie. Nie, jak zabrała, to nie jest. On wziął ze sobą. Tak? Bo on spakował do plecaka spory, skarpetki, to po rzeczy wziął na uśpawę. Ja już nie chcę mieszkać już. Nawet wyzwał na niego się. On przyleciał, miesiąc nie był. To zamiast się cieszyć, no to ja nie wiem, jak ci ludzie się kłócą. A po co ty się mieszasz? Musiałem to zrobić. No i ona cię już tam nie puści. Puści ją. Puści. Jeszcze ją załatwię, że zabawą zostanie. Z ufnością i wiarą modlę się do Boga. A swoją babcię przewrócił się na górę. Dobra. No co? Wszyscy pasterze kościoła, a bez miasta mocne w Ewangelii nadziei mogli się cieszyć z wzrostem wiary i miłości we wspólnocie ludu Bożego. Ciebie prosimy. Nie przyjeżdża się i nagle się nie wywraca. Problem to się bierze, jak się gdzieś długo jest.
A jak tak nagle przyjechał i przywraca, to mnie czubek, no. Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha. Nawet mogą go zamknąć, ubezwłasnowolnić tak, skoro jest agresywny, na matkę ze względu. I dobrze zrobił. Ostatniego prezydenta na uchodźstwie. Ale mogą go ubezwłasnowolnić. Pana Ryszarda Kaczorowskiego. Ale ona go wyzywa, go. Wszystkich uczestników. Tego dramatycznego jak można wyzywać, jak on przyjechał nagle i ona nagle go wyzywa. Ciekawe za co. A Ciebie, dobry Boże. No Boże, no bo ona twierdzi, że on jej zawadza w ciągu. Nigdy nie została. No ale jak on jej zawadza, jak on dopiero co z Kanady przyjechał. Jego nie było miesiąc. To nie jest logiczne, co ty mówisz. A w dupie z nią. Dobrze się tak dziwko. On mówi, że ta matka jest nienormalna, jest, bo mu rentę zapiera. A oni gorzej dostaje po się za rodzinę, która ale ci wujkowie to jemu nic nie dali? Aby zawsze po pierwsze, to nie są polskie pieniądze. No, taki głupi, nie żeby się zamienił. Nie żeby się zamienił tak łatwo. I nie Boże. Są kantory i tu i tam. O matko. Ale jego wuja musi na zlecenie wypłacić. Jego wujo to nie jest taki głupi, jak go ma pod ręką, to mu coś da kieszonkowe. Zawsze spierdzonięta. I dobrze on zrobił, bardzo dobrze. Jego matka nawet na płycie w ogóle nie zmyśla tego. Ale ty się nie mieszaj. Będę. Bo ty się wizualnie mieszasz i ona cię to zaznaczy. To co zrobiłem, to Paweł powiedział, że dobrze zrobiłem. Bo ona jej dosyć jest serdecznie. Bo ja jej powiedziałem, że się wydawali, to bo to ona powiedziała, że to oni po prostu oczy powiedział, to nie zrobił to. No dobrze, daj spokój. Ty po prostu nie masz swojego świata, że czymś, kimś, że jest. Niedobrze. Dobrze zrobiłem. Niedobrze. Dobrze. Nie masz swojego świata. Ona spierdolnięta jest. Jeszcze ja jej wyjebię. To ona pójdzie na krzyż ją wezwą. I dobrze. Ona musi na krzyżu wisieć. To szmata jest. I napiszą nie Inry, tylko napiszą Ala Szmata na krzyżu. I Zelewski będzie ten krzyż nosił. Bo on taki wyjeżdża, że się to dzieje. Miłość Boga względem człowieka. Ciebie prosimy. Bo ona mówi, że ja jej rozwalam rodzinę. Ojcze, uchwal, że zachowasz nas od złego. Bo ona spodobnić w naszych sercach prawdziwe pragnienie należenia do Ciebie jednego dobra. Tak, abyśmy zdołali każdego dnia iść za Twoimi wezwaniami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ona jest pierdolnięta jakaś. Głupia suka. Także syna ona na siłę nie przytrzyma. Zobacz, jakie są w rodzinach problemy. A wczoraj był akurat przemarsz, była ta parada, prawda? Pojebana, w dupie to może. I zobacz, jak ludzie się kłócą, szatan, diabeł ludzi skłóca przy okazji tej parady. Ja z tą chudą rozmawiałam wczoraj w Bubie o homofobii. A ta chuda mówi, że to coś za mocno, że coś za ostro. Ja mówię, no tak za ostro, że Paweł przewrócił swoją babkę, prababkę to by kopnął w czapkę, matkę dał w szczękę i taka podzięka. I zobacz, że katolicy palą papierosy, katolicy przeklinają, katolicy się awanturują, biją się. Co tu mamy przykład? Ale jak on nie komercyjny, to matka nawet go nie puszcza to. Ale zauważ, że to było wczoraj. Wczoraj, dzisiaj, to było przy tej paradzie w Warszawie. Ponoć parada była bardzo udana. Szli z ogromną flagą. Ale nie zgodę z prawdą. Bardzo udana parada. Natomiast szatan, diabeł z powodu tego też skłóca ludzi. Parada jest pojebana, mam to w dupie, tak mi się wypowiada.
Dobrze. Wczoraj kilka takich, nasze radio Koncita zauważyło kilka takich rzeczy złych, jak była ta parada, bo w tym barku też przyszedł ten facet, Phil Coffey, i zaczął się pytać o legitymację, że niegościnny, chamski. To było wtorek, a się spowiedziałem, byś cicho. Ale ja mówię, że to było też dzisiaj. Ja nie mówię, bo wczoraj. A ja nie chcę o tym słyszeć w ogóle. A czy ja chcę słyszeć o tym, co ty tu gadasz? Ja nawet tej matki na oczy nie widziałam, tej babki na oczy nie widziałam i wolę, jak Małga Kubiak o swojej prababci kręci filmy. Bo dla mnie to jest pozytywne, to jest ciekawe. Blady szedą. Ja wiem, że te pisałem, bo ja to widziałam. No i na Facebooku widoczne. Nie, jak ty robisz taki portal, dwie, trzy, cztery osoby, to to na te wszystkie osoby idzie i oni wyłączą. Nie. Tak! Poczekaj, ci tam skończę to bierze, bo ty się denerwujesz. Bo jak nie, to górę na policję to zgłaszam. W ten sposób nasze świetne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana. No to wyloguj się, to za problem, to dawaj go. Przez Niego. Twój majestat uwielbiają zastępy anioły, którzy zawsze czekają w Twojej obecności. Posłuchaj. Jak ty byłeś u kogoś, się zalogowałeś i pojechałeś tam, jak Paweł odwiedza od matki i u matki się na przykład logował. Nie, nie logowałem się, też nie. Ja daję taki przykład. To tam jesteś zalogowany i jak ona pisze gdzieś do kogoś, no to ją wszyscy widzą. I to ona się nigdzie nie włamuje, tylko ona już ma zalogowanego tego Pawła, tak jak ja ciebie. Także nie ma co się dziwić. Ale z twojej się wyloguje się przecież. Ale się nic w ogóle nie stało. Na przykład jak przysłownie się logowałeś, ja nigdy się nie oburzam, ja nigdy się nie obrażam, bo ja patrzę, że tu jakieś zalogowania. Ja potem to omijam i nie ma co się denerwować, a ty się denerwujesz. Potem to się kosztuje. Ja proste hasła nie pamiętam i nie będę go resetować. Nie ma takiego, ja mam to. Telefon jak się resetuje, tak telefon się włącza, przełącza, to to ginie potem, to logowanie. Zaprawdę, tylko nagle, gdzieś odmówisz, a to zalogowany, to nie ma co się dziwić, że ktoś jest na twoim koncie. To po prostu byłeś ty, logowałeś się ty. Nie ma co się tutaj denerwować. Ale to już będzie program i telefon się wystawił się cały czas. No ale czy wiecie masz? Nie mam, bo mi się telefon się zdarzył. Nie, bo ty kazowałeś te zdjęcia świadomie, ja wiem. No nie, bo ich nie mam, kurwa mać. One się odnajdą. Telefon ma wewnętrzną budowaną panią przejdziecą. To jest bardzo dużo. Daj mi jeszcze żyć, kurwa, nie łodzi, to nie jest. Chcesz, że to jest? Zaraz dostaniesz, tylko nie denerwuj się. Nie możesz tak dużo iść na dobrowolnie. No muszę. Będzie mi się tego, ale zaraz dostaniesz. Wczoraj miałem zagrożenie. Od czego? Bo zmurowałem się, bo jego nie było czego. Otóż są tabletki, zaraz dostaniesz tabletki, będziesz miał. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ciało Chrystusa trzeba mieć. To jest najważniejsze. Masz, jest. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając... Nie ruszaj tego, dam Ci tupią, nie ruszaj. Wierzcie, ale to jest ja Ci dam to tupią. To jest bowiem kielich broni mojej... Jest pomieszane, to pokręć trochę. Nie było kręcidełka? Dla się przyjęcie, tu jest tupią. Skurwa się już, tak? To nie, nie potrzebuję tupią, dam Ci kręcidełka. O, masz. No tam był cukier i dopiero wtedy jak pomieszasz,
A będziesz wiedział. Musi się całować u mnie kurczę. No dobrze, to się wystawić. Ma tu gąbką, tak, inteligentnie, tak się pięknie można przemyć. Jego matka stała, ja ją awantyrę robię, a powiedział, zabij mordę, dziwka. Aż tak? No. W Polsce ludzie są ciemni. W Polsce ludzie nie mają pojęcia, że można mieć koleżankę, ale można mieć też kolegę, przyjaciela. Nawet w Biblii czytamy o królu Dawidzie, który zakochał się w Jonatanie. I Biblia mówi, że pokochał go jak kobietę. Są takie w Biblii świadectwa, które mówią o uczuciach ludzkich. Dlatego ludzie nie powinni się obrażać. Tutaj ja wiem, że Polska jest ciemna, że katolicy modlą się pod figurą diabła, mają za skórą, że są zacofani. No wczoraj ta chuda mówiła w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ona się nazywa? Marzanna? No, nie mów tak, tak w dupie. Nawet ją lubisz, to nie masz powodu, żeby tak o niej mówić. Zginęli tragicznie pod Smoleńskim. A w ogóle zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pod Smoleńskim. Dzisiaj, proszę Państwa, jest msza i to jest to, co dotyczy Smoleńska. Prosimy Cię, Panie! Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, potem do całym świętym Jerzem, ze wszystkimi świętymi w ciągu niebie, abyśmy z nimi pochwalali Ciebie przez Twoje... Po co Ci Twoja Matka? Po co Twoja Matka? Na pewno nie puści. Nie mówi go wpuszczać. Świat tak ulotu by sprzedanek, a hotel wezmiesz. Hotel weźmiesz na jeden dzień, a potem już nie będziesz miał, a za laptop trzeba płacić. Ty hostel. Tak, rób tak za 60 zł, no to ty jesteś inteligentny. No. Litka ci zapłaci. No ona tak powiedziała, to spierdalaj, bo tak katolicy się kłócą, ale za 5 minut pomyślała, że jej strasznie Pawełka będzie żal. I pomimo, że tak powiedziała, no to sama będzie na siebie wściekła. No. Takie są tutaj sytuacje żydowsko-katolickie. Tak było kiedyś, tak jest i teraz. Dopóki ludzie nie wezmą do serca Boga Jahwe, prawdziwego, jak to było na samym początku, nie byłoby głupot na świecie, ludzie by sobie krzywdy nie robili. A tak to sobie życie upiększają kabałą, bajką, z myśleniem optycznym, wizualnym. Malują obrazy w kościele katolickim, bałwany na złoto, na srebro to przekształcają. Potem tańczą, jak kiedyś Izraelici dookoła cielca, czyli krowy, dookoła krowy. No i po co to? Pana Boga się nie oszuka. Pismo Święte mówi, że to, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie oszuka się, to po pierwsze, ale siebie człowiek oszuka. No bo ludzie są pod wpływem stresu, są nerwowi, krzywdę, zabijają się, mordują się. Czasem widzisz bez powodu. Jeżeli Paweł zaatakował swoją matkę, a ona go urodziła, to tutaj coś jest nie po kolei. On będzie żałował i ona też swojego gadania potem będzie żałowała, swojej ciemnoty, ślepoty i głupoty, bo jeżeli Paweł ma przyjaciela, to ja myślę, że to jest nawet lepiej, a nie gorzej. Bo gdyby Paweł był sam, gdyby jego nikt nie pocieszył, przecież ty go ściągnąłeś, on nawet by się nie domyślił, że trzeba do Warszawy autokarem przyjechać. Przecież to ty mu pomogłeś. No to głupi ta matka głupia jest, no. I na to tu nic
nie poradzimy, proszę pan. Naród polski jest ciemny. Naród polski jest zacofany. Co mi po mnóstwie tych ofiar, a gdy przychodzicie do mnie, stajecie przed moim obliczem. A któż tego żądał, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Czy jaskinią zbójców nie jest w oczach moich ten dom? Oto ja to widzę, mówi Jahwe zastępów. Te słowa były tysiące lat wcześniej w Biblii i na te słowa powołał się Jezus Chrystus, jak rozmawiając z faryzeuszami, i wyzwał od jaskini zbójców. Co? Świątynię, która była zniszczona przez pogańskich Rzymian w roku 70 naszej ery, spalona, zniszczona, Rzymianie pili ze złotych kielichów ze świątyni, zbezcześcili to wszystko, a Jahwe na to pozwolił. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli Jahwe gdzieś. Już nie powiem, że w D, ale to byłoby bardzo przekonujące, to byłoby bardzo wyraziste, bo jeżeli oni woleli krowie oddawać cześć, rogi przyprawili, kolczyki mieli ze złota, Jahwe pozwolił ukraść, przemycić z Egiptu, oni uciekali z Egiptu pospiesznie, a oni zrobili bestię ze złota i kłaniali się jej, a Boga mieli gdzieś, no to tak to wyszło, zawsze tak było. Te baby durne, co tu w radiu przemawiają, to też są jakieś katoliczki, to też są takie durne baby, które mają wisiorki i na tych wisiorkach jest pełno elementów bóstw pogańskich. Proszę państwa, jest aureola nad głową, jest nim, to jest pozostałość po kulcie słońca. Pozostałość po kulcie słońca, kult słońca jest pogański, jest zły, jest obrzydliwością dla Jahwe, kto to czyni, to w Biblii mamy. Ludzie kształcą się, są rzekomo mądrzy i mają ten nimb aureole nad głową święty. To nic świętego, to jest pogaństwo. W ogóle te obrazki zeleckie powinien wyrzucić, ale przecież ja nie powiem ciemnemu, wyrzuć te krzyże, te obrazki, bo Zelewski jeszcze mnie kocha, jeszcze by mi nic nie zrobił, ale taka stara baba to mogłaby mi oczy wydrapać. Jakbym powiedziała, dewotko, durna babo, kościelna, te krzyże ci nic nie pomogą. Jeżeli ty jesteś podła, jeżeli jesteś potworem, to jak ci Bóg może nawet przebaczyć? Bóg ci przebaczy, ale jak ty obwiesiłaś się amuletami, krzyżami pogańskimi, to ty jesteś tak daleko od tego Boga, że ty nawet sobie tego nie wyobrażasz. Pismo Święte mówi, że Bóg jest duchem i Bóg sobie życzy, żeby ludzie oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. A więc nie za pośrednictwem amuletów, krzyży, które trzeba nosić. Przeczytaj sobie, idiotko, Psalm 115. Jest tam powiedziane, że bałwany ich są ze srebra i złota. Trzeba je nosić, bo nie mają nóg, albo jak mają nogi, to z drewna, ze złota, srebra są te nogi drętwe, że te nogi nie mogą ich nosić. Mają nogi, a nie chodzą. Mają ręce, a nie macają. Mają głowy, a nie myślą. Czyli co to są? To są bałwany. I Biblia mówi tak, Psalm 115. Niech twórcy będą podobni tym bałwanom. Czyli o kim mówimy? Mówimy o bałwanach. Że ci, którzy wierzą w te bałwany, to są też tymi bałwanami. I ten Zelewski, co ma dwa pieski. I ten, i tamten jest bałwanem. Ludzie są bałwanami przed Bogiem. Są ciemni, są strasznie. No już brak mi naprawdę słów, jacy są, ale reklamy słuchać nie będziemy, proszę państwa. Bo tutaj oni zarabiają, ci lichwiarze, na reklamie. Po co nam ta reklama potrzebna? Dobrze, pośpij troszeczkę do tego czasu. Ja ci tu przygotuję. Coś na dziewiąty przez troszkę ci dam. A co się dobrze zegarek? A która jest? 1158 na telefonie. Coś tam znaczy. No to dwie minuty, to dwie minuty. 8 minut jest.
Ja wiem, że ci się może nieść. Ja rodzę dziecko. O, to będziemy odbierać. Bo tam na filmie małki taka rynnaka, to jej wani spada dziecko i krew leci. I ona krzyczy. O Boże, o Boże, Boże, o Boże, o Boże, Boże. I takie dziecko spada. Nienarodzone. I Marta Babosz też miała polipa wyciętego. Mówi, była poroniona. Ja mówię, ty jesteś już na mózg poroniona. Dobrze. O Boże. O Boże, Boże. O Boże. O Boże, Boże. Płaczcie trochę. Na górę. O Boże. O Boże, Boże. O Boże. O Boże, Boże. O Boże, o Boże, Boże, o Boże, o Boże, Boże, o Boże, o Boże, Boże. Zacznę te dwie dziecka? Nie masz więcej? Jutro może być nam 10. Nie ma wstydzi do mnie pani Wolka, bo sobie dla ciebie wszystkiego nie da. Nie ma tak. Ja jeszcze mam. Ta Polska biedna jest. A po co ci te pieniądze? Czy nie masz opłat? Dobra pieniądze. Dobra, będę mówił. Goło i wesoło. Jak to każdy wypowiada się na temat. Módlmy się. Miłosierny Boże. Także proszę Państwa, tu są modlitwy. Jak ludzie się mordują, samoloty wysadzają, bo to jest modlitwa smoleńska. Ale Państwo zobaczą, ile jest dramatów ludzkich w domach. To czasem jest większe jak taki samolot, bo samolot, ludzie giną i ich nie ma, trzeba ich pochować. A tu, proszę Państwa, szkody, krzywdy, urazy ludzie noszą ze sobą. Naszej ojczyzny. Pragnę z całego serca wszystkim podziękować. Państwo zobaczą. Bardzo dziękuję księdzu prałatowi Zbigniewowi za słowo.